Cześć, witajcie na kanale Nowa Mowa. Cześć, witajcie serdecznie, jestem Daniel. Witajcie, jestem Dawid. Dzisiaj odcinek znów z cytatem filozoficznym, bardzo głębokim cytatem, który może się przydać osobom, które zamierzają coś zmienić w swojej mowie. Tak, albo też dla tych, którzy potrzebują jakiejś motywacji do tych zmian. Będzie to cytat Fryderyka Nietzsche, filozofa, którego na pewno gdzieś tam znacie albo słyszeliście o nim dużo. Napisał wiele książek filozoficznych, niemiecki filozof. A myśmy wyłowili jeden z jego cytatów. Tak, bardzo ciekawy. Fryderyk Wilhelm Nietzsche pisze tak. Co jest dobre? Wszystko, co wzmacnia poczucie mocy, wolę mocy, moc samą człowieku. Co jest niedobre? Wszystko, co pochodzi ze słabości. Czym jest szczęście? Poczuciem, że moc wzrasta, że opór został przezwyciężony. Świetnie. To fajnie pasuje do wielu aspektów w nowej mowie właśnie, w treningu nowej mowy. Ten opór, jak opór zostaje i przezwyciężony moc, tak. I moc. Mhm. Tu mi troszkę, wiesz, to jakby zapachniało Gwiezdnymi Wojnami, wiesz, tak. Siła taki, oporu, tyle, taki klimat, niech tak. Moc będzie z wami. No ale właśnie, wiesz, on pisze bardzo ważne słowa. Co jest dobre, kiedy coś wzrasta w człowieku i ta moc wzrasta. Tak. I teraz gdyby to porównać właśnie do treningu mowy, to ta moc wzrasta z każdym sukcesem w mowie. W mowie. Mhm. I dzisiaj na przykład jeden z kursantów byłeś w terenie. Tak. W galeriach nowo otwartych na nowo. Po zamknięciu. Nareszcie. I wiesz, i pytasz młodego człowieka, 12-letniego, jak było, a mówi ci, świetnie, wzrosła mi moc. Tak. Poczułem się silniejszy. Porozmawiałem trochę z ludźmi. Odważyłem się i to, co pisze na końcu Nietzsche, czym jest szczęście, kiedy zostanie słabość pokonana, tak, opór został pokonany. Ten opór właśnie, czy ta bariera, czy to przełamanie tak. Nastąpi właśnie tu tak. I teraz. I kiedy to przełamanie jest? No właśnie myślę, że u tego kursanta, o którym mówisz, nastąpiło to na pewnym tam etapie już, ponieważ tak. Dzisiaj to powiedział też, że w ogóle się nie stresuje, jadąc na kontakty, na rozmowy w mieście, na sklepy, na zakupy zwykłe, wydawałoby się zwykłe dla osób z SBS. To jest naprawdę takie mocne, emocjonalnie tak. Ciężko i wie, jakiś, czuje taki lęk i stres przed tymi kontaktami, przed takimi prostymi sytuacjami w sklepie. On nie, on już powiedział to, że przed pierwszym, kiedy miał iść ten pierwszy dzień, gdzie były kontakty, czuł wielki stres, jak to będzie, czy sobie poradzę z nową mową. A dzisiaj już po kilku dniach zaledwie od pierwszego tego kontaktu powiedział, że nie czuje w ogóle stresu. No właśnie. Ten opór właśnie tak. Już całkowicie zszedł. A zwróć uwagę, że on sobie pozwolił na powstanie mocy, wiesz, bo tak. Przez to, że sobie ten cel określił jako 12-latek. No. Ja to idę zrobić. Ja wiem, ja czuję, że dzisiaj mi jest jeszcze ciężko, ale zrobię to. Wiem, że to jest dobre. Wiem, że wiele osób to zrobiło już. Nic się nie stało. Jeszcze poczuli się silniej, więc ja też to zrobię. I zobacz, znów potwierdził regułę. Wychodź, a przybędzie ci moc. Mocy, dokładnie. Pokonaj opór, a zaznasz szczęścia. Wiesz, poczucie szczęścia to są takie te chwile, oczywiście, nie jest wieczne, czy też cały czas wieczne szczęście. Tak, to jest szczęście z tej sytuacji danej. Tak. Z tego przełamania. Właśnie, nie? Ja zrobiłem to. Ja jestem w tym momencie szczęśliwy, bo już na pewno nie powiem, że to jest nierealne. Na pewno zgodzę się z tymi, którzy również mówili, że jak to zrobisz, to poczujesz się lepiej, bo się czuję lepiej. I zwróć uwagę, patrz, filozofia sprzed dekady, jeszcze, nie? Wielu lat. XIX wiek. I już o tym Fryderyk Nietzsche pisze. Że właśnie złe jest to, że zostajesz w słabości. Dokładnie. Nie tkwij w słabości, bo to cię przygnębia i jesteś tym wszystkim, no niestety, pogrążony w tym, tej złej sytuacji. Odważ się, zrób coś więcej, właśnie, a dostaniesz moc. A to daje moc, te sytuacje, więc to trzeba właśnie, w taki sposób trzeba myśleć. Bardziej właśnie w tej wersji filozofa, tego się trzymajmy, aby stworzyć sytuacje w życiu, które dają nam moc i robić sytuacje,
Po prostu robić rzeczy, które dają nam tą siłę do życia, do radości i do szczęścia. A jak rozumiesz wola mocy? Czym dla ciebie byłaby wola mocy? Wola mocy. Wola mocy, samo słowo wola mi się kojarzy bardziej z taką władzą trochę. Taką władzą nad czymś, czyli władza nad tą mocą, prawda? Czyli ja mogę władać tą mocą dzięki temu, że mam pewne narzędzia, jak to teraz wykonywać i jak tą siłę wzmacniać. Mm-hmm. Myślę, że tak to można fajnie świetnie zinterpretować. Ja bym znowu to odwrócił. Mocna wola. Mm-hmm. Nie? Tak. Czyli jak już się zdecydowałem, to mam taką moc, tak. Że tego nikt nie powstrzyma. Tak, ta pewność właśnie wtedy rośnie, tak. Gdzie ja wiem, co robię, wiem, że dobrze robię, tak. I to jest niesamowicie ważne. I właśnie w tym odcinku z tym tematem was zostawiamy, żeby ta moc rosła bardziej i bardziej. Myślę, że filmy, które oglądacie na naszym kanale, przyczyniają się do powstania też tej mocy, bo widzimy efekty tych filmów. Widzimy to, że kursanci, którzy oglądają te filmiki, bardzo często są bardzo dobrze właśnie już zmotywowani i tą wolę mają naprawdę mocną. Naprawdę. Nawet jak właśnie tu przychodzą na kurs, po raz pierwszy, to jakby już nas trochę znają przez te filmiki, prawda? I jakby im jest dużo łatwiej zacząć. Już od razu przychodzę, dzień dobry, ja już wszystko wiem. Chcę zacząć, chcę nie? Trenować, od razu wiem o co chodzi dokładnie, na czym będzie polegał trening. Zaczynamy. Siła i moc. Musi być. Dziękujemy i do zobaczenia już jutro o 21:15. Dokładnie, do zobaczenia. Dziś tak filozoficznie, ale myślę bardzo ciekawie i inspirująco. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.